Cześć. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy restaurację Magdy Gessler Santo Porto w Gdyni. Czy jest smacznie, czy jest drogo i czy właścicielką nadal jest Magda Gessler? O tym wszystkim dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy. Santo Porto to kolejna restauracja królowej polskiej gastronomii Magdy Gessler. Jej otwarcie miało miejsce w 2018 roku. Towarzyszyło temu duże zainteresowanie trójmiejskich mediów, pojawiało się wiele artykułów, linki do tych artykułów znajdziecie w opisie. No a my i mieszkańcy Trójmiasta niewątpliwie cieszyliśmy się, że w końcu restauracja Magdy Gessler zawita na Pomorze do Trójmiasta. Pierwsze co rzuca się w oczy to przepiękny wystrój lokalu. Słuchajcie, to są totalnie moje klimaty i gwarantuję wam, że każda kobieta będzie zadowolona. Wnętrze nawiązuje do morskich kolorów, króluje zieleń i turkus. Cały lokal jest bogato zdobiony złotem i kryształami. Widać, że każdy element wystroju został przemyślany i nic nie jest dziełem przypadku. Magda Gessler podkreślała w wielu swoich wywiadach, że chce stworzyć miejsce na wzór restauracji rybnych, takie jakie możemy spotkać w Hiszpanii czy Portugalii, a lokal miał być pierwszym miejscem w Polsce zrobionym na wzór targu rybnego, gdzie ryby i owoce morza będą wystawiane na lodzie, będzie można je samemu wybrać i zważyć, tak abyśmy mieli pewność, co wyląduje na naszym talerzu. Ale przejdźmy do sedna sprawy, czyli jedzenia. Po złożonym zamówieniu na naszym stole pojawiły się przepięknie podane czekadełka z pasztetem z kaczki i gęsi. Paszet był puszysty i zarazem wilgotny. Podany na sosie śmietanowym z żurawiną, całość genialnie do siebie pasowała. Takie czekadełka to ja rozumiem. Na same przystawki nie musieliśmy długo czekać. Zamówiliśmy zestaw trzech past rybnych i szczerze wam powiemy, że jedna była lepsza od drugiej i ciężko było wybrać zwycięzcę. W zestaw wchodziła pasta z łososia, z wędzonej makreli z pomidorami oraz z pstrąga. Nie mogę powtórzyć pstrąga. No wiecie, pstrąg. Będąc w restauracji Magdy Gessler, nie mogliśmy się oprzeć, aby nie zamówić rosołu. Do tego chłodnik z awokado również wyglądał zachęcająco, więc wylądował na naszym stole. Rosół smakował jak nie rosół. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kostka rosołowa jest w każdym rosole, a tu proszę, zaskoczenie. Wywar był delikatny, bardzo tłusty, z lanymi pluskami. Nie wybijał się żaden dominujący smak mięsa, co było zaskakujące. Jeśli miałabym się do czegoś przyczepić, to brakowało mu trochę soli. Ale się czepiam, wiem. Ja nie będę się czepiał do chłodnika, bo był zdecydowanie czymś, co wpisało się w moje gusta. Kremowa konsystencja z mocnym, wyczuwalnym smakiem ogórka. No był tak gęsty, że można było go kłaść na kanapki, a ja uwielbiam kanapki, więc zjadłbym go bez problemu na białym chlebku, ale przejdźmy do chłodnika. Zupa była bardzo odświeżająca, idealna na ciepły dzień, jaki mieliśmy. Trochę niezrozumiały był dla mnie ten duży kawałek awokado. Ja go nie zjadłem, ale całość naprawdę się obroniła. Wiemy, że restauracja słynie z dań rybnych, ale my jedliśmy ryby w dwóch poprzednich odcinkach i trzech restauracjach, także mamy ryby potąd, dlatego zamówiliśmy dwie pasty. Ja zamówiłem pastę z szynką serrano, śmietanką, pomidorami sherry, mozzarellą, natką pietruszki i parmezanem. Przyznam wam, że dawno nie jadłem tak dobrego makaronu. Szynka była słona i chrupiąca, sos kremowy, a mozzarella naprawdę wysokiej jakości. Całość z makaronem ugotowanym al dente, słodkimi pomidorkami sherry smakowało obłędnie. Było tak dobre, że z reguły z Klaudią dzielimy się daniami, a tym razem dałem Klaudii tylko spróbować i zjadłem do końca. No, mistrzostwo. Ja miałam makaron w zupełnie innej odsłonie. Tagliatelle z polędwicą wołową, chorizo, czosnkiem, śmietanką, szpinakiem baby i parmezanem trafił w dziesiątkę, jeśli chodzi o moje kubki smakowe. Ostre chorizo dodawało naprawdę fajnego, pozytywnego twista całemu daniu, kremowy sos był idealnie pikantny i świetnie smakował z wołowiną. Wszystko było bardzo, bardzo, ale to bardzo smaczne. My zapłaciliśmy 169 zł, czyli nie jest to najtańsza impreza, no ale zdecydowanie polecamy to miejsce i myślimy, że jest to warte swojej ceny. No i na sam koniec najważniejsze pytanie, co z panią Magdą Gessler? Czy faktycznie dalej jest właścicielką restauracji? Jeszcze jakiś czas temu, w momencie kiedy jeździliśmy do pracy, bardzo często słyszeliśmy w radiu reklamę, jak sama restauratorka zapraszała do swojej restauracji: wpadnij na rybkę do mnie. Kto z Trójmiasta, ten doskonale wie.
W momencie, kiedy robiliśmy rezerwację, kelnerka na pytanie, czy menu skomponowane jest przez Magdę Gesser, odpowiedziała, że restauratorka nie ma nic wspólnego z restauracją. No i niestety o tym głośno w mediach nie było. Szukaliśmy jakichś artykułów, informacji w internecie, co tak naprawdę się wydarzyło, czy może jest to tylko akcja promocyjna, czy pani Magda jest tylko współwłaścicielką lokalu. Na te pytania nie znaleźliśmy odpowiedzi, ale wnioskując po materiałach wideo, które ukazały się w internecie i po artykułach promocyjnych Santo Porto, możemy stwierdzić, że przyłożyła swoją rękę do tej restauracji, więc w jakiś sposób jest to restauracja Magdy Gesser, ale najważniejsze jest to, że dania były naprawdę smaczne, kuchnia stoi na bardzo wysokim poziomie. Co prawda lokal nie należy do najtańszych, więc bardziej na takie jakieś szczególne okazje, ale my możemy go z czystym sumieniem Wam polecić, bo jest naprawdę smacznie. Zapraszamy Was na nasze grupy facebookowe, a jeśli chcecie być bardziej na bieżąco, to zapraszamy Was na naszego Instagrama. Jeśli oglądacie ten odcinek w dzień publikacji, no to jesteśmy właśnie we Włoszech i jedziemy z Mediolanu do Florencji, także już niedługo na naszym kanale będzie kolejny vlog z podróży. Więc do zobaczenia. Albo w podróży, albo w restauracji. Cześć! Cześć.